przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego się realizuje na naszych oczach. Kiedy ją przestawiałem, to wiele osób pisało w komentarzach, że Jasnowidz Jacko Jackowski głosi herezję, a dzisiaj praktycznie rząd robi to, o czym mówi Jasnowidz Jackowski. Nieprawdopodobna sytuacja. No, nie chcę mówić od razu takie bałwochwalstwo, także że Jasnowidz coś powiedział rządowi, ale rzeczywiście rząd praktycznie zgodnie z przepowiednią Jasnowidza Jackowskiego, dokonuje pewnej zmiany, korekty, jeśli chodzi o koronawirusa, jeśli chodzi o Nasze funkcjonowanie. No właśnie, co to była za przepowiednia? Dzisiaj sprawdzam tą przepowiednię jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, przedstawiałem przepowiednię Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą koronawirusa, dotyczącą sytuacji w Polsce, i ta przepowiednia rzeczywiście realizuje się na naszych oczach. Jasnowidz Jackowski mówił na temat kwestii maseczek. Nikt nie podważa tego, że trzeba nosić te maseczki, trzeba się zachować zgodnie z zasadami, które są narzucone nam przez rząd, przez e, służby, tak odpowiednie tam sanepit, Ministerstwo Zdrowia i tak dalej. Natomiast Jasnowidz Jackowski już kilka miesięcy temu wskazał uwagę na pewien dziwny Fact. A mianowicie, że człowiek może tak naprawdę zakryć twarz byle czym, i yy, praktycznie tak spełnia ten obowiązek. Zresztą jest ciekawa sytuacja. Widzieliście kiedykolwiek, że było napisane, yy, czy macie zasłaniać twarz? Nie, tak. Jest po prostu yy, w tym obiekcie, tak, czy w tym budynku, jest obowiązek zakrywania ust i nosa, czy zakrywania części twarzy, tak. To równie dobrze można po prostu kartką papieru zakryć. No i Stanisław podawał taki dosyć radykalny przykład, a mianowicie. Tutaj, że można wziąć taki worek po cebuli czy po ziemniakach z takimi dziurkami dużymi, przykryć praktycznie do twarzy, i też człowiek jest praktycznie tutaj, no, kryty. No, no oczywiście jest to radykalny, tak naprawdę przykład no, nikt tego nie powinien robić, tak, ale była taka sytuacja, właśnie dokładnie taką sytuację miała córka Jasnowidze Jackowskiego, która była w sklepie, która ma tam problemy z astmą, nie może nosić tej maseczki. Właśnie pewien ochroniarz, taki konfident, tak, typowy, od razu zadzwonił po policję zamiast. Podejść do niej, spytać się tak albo poprosić, żeby założyła maseczkę. Nie od razu, dzwonił po policję. Chciał się po prostu podchlebić gdzieś w jakiejś kierowniczce z sklepu czy w jakiś inny sposób. No po prostu konfident, tak? pierwsze co zobaczy, od razu dzwoni na policję, że panie, u mnie w sklepie jest po prostu kobieta, nie ma maseczki. Przyjeżdżajcie szybko na kogutach, tak? Bierzcie ją do więzienia, wyrok od razu i to. No właśnie, przyjechała po prostu policja. No, i córka Jasnoidza Jackowskiego zapytała się, gdyby na przykład wzięła worek taki po cebuli, czy po ziemniakach mający dziurki, przykryła go do twarzy, to czy by właśnie policja nie interweniowała? Oni mówią, że tak, bo nie ma obowiązku, nie ma po prostu zapisane w ustawie, jak, czym faktycznie człowiek ma zakryć te usta i twarz. Oczywiście stosujemy z reguły maseczki, albo jakąś przybicę, natomiast nie ma napisane, tak, czy to ma być bawełna, czy to ma być maseczka i tak dalej, chirurgiczna, mająca filtr taki, taki. No i teraz się praktycznie to zmienia. Tutaj na razie Ministerstwo Zdrowia, Minister Zdrowia mówi o tym, że będzie rekomendacja dotycząca tego, żeby nosić odpowiednie maseczki. Mówi się o tym, że to powinny być maseczki FFP2 i FFP3, czyli z odpowiednimi filtrami. No tutaj też się wypowiedział doradca rządu, profesor chorban, który mówił, że nie powinniśmy nosić tych maseczek takich, jakichś bawełnianych, co można prać wielokrotnie, że należy je wyrzucić, że jeżeli już po prostu, no to maseczki te chirurgiczne, tak, powinniśmy stosować. Czyli co? Słowa praktycznie przepowiednia jasnowidza Jackowskiego się zrealizowała. Słowa jasnowidza będącego w Czuchowie, tak, praktycznie on mówi rzecz, którą praktycznie rząd, fachowcy, profesorowie dochodzą do tego po kilku miesiącach. No to jest jakaś po prostu absurd, tak? Absurd, żeby Jasnowic praktycznie o takich rzeczach mówił. Znaczy, nie w sensie, że Jasnowic, tak? Bo ja nie mam pretensji, no bo to jest jego praca, że przedstawia przepowiednie, ale że rządzący, tak? Takie tuzy, myślący, tak? Po prostu biorący pieniądze za doradztwo, za to, za wszystko, nie wpadli na to, na to że po prostu, że trzeba to w jakiś inny sposób usankcjonować wcześniej, tak? W ogóle chyba tą ustawę dotyczy maseczek, to ona dopiero weszła w listopadzie, czy w grudniu tamtego roku, także też dosyć późno. No i teraz wiadomo, jak nie ma tej maseczki, to człowiek może dostać mandat. też muszę powiedzieć, że sporo ludzi widzę na ulicach, nawet im cieplej jest, tym więcej ludzi nie ma maseczki, ale tak średnio dla mnie to jest 20-25% albo 30% ludzi nie ma tej maseczki. Bardziej to jest kwestia na przekór, tak, że a, co tam będzie mi rząd kazał, bo nosi to maseczkę. No oczywiście niektórzy mają po prostu pewne, nie mogą nosić tej maseczki, tak. Natomiast no, znaczy ja zawsze sobie myślę w ten sposób, no to są bardzo bogaci ludzie ci, co nie noszą maseczki, no bo mnie nie stać na to, żeby zapłacić mandat 30 tysięcy, 1000 zł to jest po prostu z automatu od policjanta, kiedyś było 500 zł, teraz jest 1000, no i jeszcze na, na człowiek naraża się na karę ze strony sanepidu, kiedyś to się mówiło, że to może 9 tysięcy, że to nawet 30 tysięcy, no ja nie mam takich pieniędzy, no. Nie wiem, czy maseczka jest skuteczna, czy też nie trzeba po prostu ją nosić, taki jest obowiązek, trzeba zasłaniać twarz, natomiast na pewno nie jestem nie jest mnie to w stanie stać po prostu, żeby zapłacić tyle za mandat, tak? I muszę powiedzieć, że no niektórzy jak w jakichś mniejszych miejscowościach, tak, no mogą, nawet taki, widziałem taką sytuację, że była Straż Miejska, i po drugiej stronie praktycznie mężczyzna jechał na rowerze i patrzył specjalnie, tak? Po prostu, jakby tutaj czy Straż Miejska będzie go gonić, miał taką satysfakcję, że przejechał na rowerze i nie tej maseczki nie miał. Widziałem w Poznaniu w centrum miasta gdzie no przecież jest wszędzie monitoring, mnóstwo policjantów mogą wszędzie wyjść, tak, z, z podziemia praktycznie, gdzieś na przystanku, no wiadomo, jak to w centrum i też ludzie maseczki nie mają, także się niczym praktycznie nie przejmują, eee, praktycznie, no, ale to każdy tak, robi co chce, oczywiście z wolność, tak, natomiast no ja podziwiam, no bo ja mnie nie stać po prostu finansowo na to, żeby nosić maseczki, ale okej, okay. eee, nie krytykuję tego, jak ktoś tak chce, po prostu to tak jest, nie powinniśmy tego robić, bo są inne przepisy, Natomiast właśnie, teraz wypowiedział się profesor Horban, że jeżeli już po prostu mamy stosować takie maseczki, to wiadomo, że najlepiej po prostu z tym filtrem FFP2 i FFP3. No one się różnią skutecznością, a też ceną, tak? No bo te FFP2 no to jest praktycznie tam kosztuje 3 zł sztuka, czy 2-3 zł, a te FFP3 to kosztuje 20 złotych sztuka. No to to już jest praktycznie spory wydatek. Natomiast nam no te chirurgiczne są zdecydowanie tańsze, aczkolwiek też nie są takie tanie. tanie. Tak, no w aptekach one kosztują praktycznie zotówkę, tak? One zotówkę. Muszę powiedzieć, że no niestety miałem taki przykry incydent, pewnie wiele osób z Was to miało. Nie chcę mówić, że jestem w jakiś sposób poszkodowany, ale zamówiłem sobie maseczki przez internet i na Allegro firma, która sprzedawała te maseczki, pokazywała proces technologicznie, że mają linię produkcyjną, i to Kurczę, no, kupię na Allegro. No to wiadomo, tam po prostu raczej są sprzedawcy sprawdzeni i to nikt mnie chyba nie oszuka. Tak, pokazują tutaj, mówię, no to jest fajna, fajna, fajna sprawa, także po prostu jakaś firma produkuje to i mają maseczki. No, i to było rzeczywiście tanie niż w aptece, może nie jakoś radykalnie, ale tanie niż też po prostu z przesyłką. Natomiast coś okazało, że przyszła ta paczka, maseczki były, tak, wszystko jest super ekstra. Ale co po prostu okazało się, że te maseczki są z Chin, tak? Miały po prostu etykietki z Chin, a firma się szczyciła tym, że oni produkują w Polsce, mają maszyny i tak dalej. Może rzeczywiście mają produkcję tutaj, tak, w Polsce i ta produkcja nie idzie na, do, do jakiejś instytucji, a ten z Chin po prostu dają do klientów. Natomiast, no, trochę to dziwne, tak? Jeżeli, no bo kupiłem, bo myślałem, że będę wspierał po prostu polską firmę, no w jakiś sposób wspieram, tak? Ale tu się okazuje, że przychodzi ona wyprodukowane w Chinach. No więc trochę dziwna ta, taka sytuacja. Natomiast, Właśnie, jeśli chodzi o to, co mówił profesor Horban, też te, niektóre państwa to wprowadzają, tylko pytanie też jest takie, czy Polska podąża kierunkiem innych krajów, czy na przykład nie możemy wpaść na pewne rozwiązania wcześniej, bo podobno Czesi już po prostu zalecają, żeby stosować te maseczki FFP2 właśnie w mieście, tak, jak się człowiek wychodzi. Tylko muszę powiedzieć, że ja stosowałem wszystkie te maseczki chirurgiczne i te FFP2 i 3, na przykład te FFP2 i 3 to są, one są droższe, tam jedna ma praktycznie ta chyba FFP3, ona ma po prostu skuteczność 90% bardzo jest ona dobra, ona jest droższa, ludzie ją używają po prostu, personel medyczny, tak, natomiast no mówi się, że jej się taki nie rekomenduje na co dzień, że bardziej już powinniśmy to nosić właśnie ffp Dwa, czy po prostu tą chirurgiczną, tak? Tą chirurgiczną. No, yy, ja już nie chcę w debatę, czy maseczki są skuteczne, czy też nie, tak? Po prostu to różnie wygląda. Wielokrotnie byłem świadkiem, nawet byłem takim świadkiem, po prostu jak, yy, ludzie byli w szpitalu, czy w przychodni, yy, no i centralnie zdjęli to maseczkę, podrapali się po oczach, tak, rękoma i jeszcze po prostu przy ustach, a następnie przyłożyli praktycznie tą maseczkę, tak? No, raczej znaczy ja rozdaję sobie sprawę, że kogoś może zasłonić oko, czy, czy usta, no ale to w jakiś sposób wypacza sens, tak? No, bo właśnie po to się unosi, żeby. Się chronić też, a tutaj mając potencjalnie te zarazki na, na rękach, no to zresztą świetnym tego przykładem jest Zbigniew bonie którego. Kamery zarejestrował, był na stadionie, który też przeszedł koronawirusa, ale jeszcze, jak nie miał koronawirusa, to miał maseczkę, był na stadionie, no to wyobraźcie sobie, że miał tą maseczkę i zdjął po prostu tą maseczkę, zaczął tam sobie gmerać praktycznie po nosie, po, po ustach, tak. No ja zdaję sobie sprawę, że kogoś może tutaj swędzić i to, no ale chyba tam trzeba było zdecydować po prostu te ręce, tak, maseczkę, zdjąć jakieś te te, te, te zasady. Nie wiem, nie znam się, może jaki, nie jestem też jakiś tutaj ortodoksyjny, jakiś radykalny, natomiast no rzeczywiście potem zbigniew, bo nie był zakażony koronawirusem. Także no to różnie wygląda, więc tak wygląda sytuacja. No to też jest niekorzystne teraz, bo te maseczki FFP2 czy 3, 3 po prostu, na razie jest rekomendacja ze strony Ministerstwa Zdrowia. Nie wiadomo, czy w, wkrótce nie będzie nakaz, żeby po prostu takie nosić. No wyobraźcie, wyobraźcie sobie, policja będzie chodzić, będzie sprawdzać maseczkę. Proszę zdjąć, proszę pokazać, jaki jest skład, ile surowca, ile bawełny, tak? No to jest po prostu kuriozana. Niedługo, niedługo będą chodzić, nie będą mieć mierniki jakieś, tak? Miernik do lakieru, miernik do maseczki. Ile ma gramatury i to, nie, pana maseczka jest za cienka panu Manda 250 zł nie za brak maseczki, ale za to, że maseczka jest nieodpowiednia. No więc i to też jak bo oni by wprowadzili pewnie do ustawy jaka ma być maseczka, ale jak mają to zapisać no co co mają napisać? FFP2 FFP3 i maseczki ch chirurgiczne no to na przykład będą sprzedawać zwykłe bawełnione maseczki napiszą, że to jest maseczka bawełniona, ale chirurgiczna tak? No więc tutaj no musieliby dokładnie określić strukturę tak przy, przy przetargach, tak dokładnie z czego wykonana wymiary i tak dalej. No to już po prostu cyrki, tak? Cyrk arena. W każdym razie dbajmy o siebie, nosimy te maseczki. Natomiast rzeczywiście ta przepowiednia Snowidza Jackowskiego ona się zrealizowała. No bo to w jaki sposób dalej jest kuriozalne, tak, że byle czym można zakryć tutaj, tak, te usta. Często praktycznie wypacza się sens, tak, no bo sens jest taki, żeby właśnie chronić siebie nawzajem, a wypacza się sens, że po prostu gonić, tak, tego, który nie ma te maseczki. Biegniemy za nim po prostu szybko, patrole, zaraz konfidenctwo tak rośnie, że przyjeżdża po prostu patro policji do, do sklepu, gonitwa, tak? On nie ma maseczki, przecież były takie nagrania na, na, na YouTubie, tak? Gdzie policja przyjechała, ktoś tam nie miał maseczki, były szarpaniny, tak? Rzucili tego człowieka na, na, na ziemię, bo nie chciał się tam podać kontroli i tak dalej. No w ogóle po prostu cyrka renan, można powiedzieć. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki, Słonie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknę, że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymać się. Cześć.